Witamy bardzo serdecznie z trasy. Tutaj operator Piotruś, pan tankujący Stachu Majster. Prezes, tak jest. Tankujemy i jedziemy w trasę. A po co? Dowiemy się już za niedługo. Będziemy kupować coś do bizona. No, pewnie i tak już się domyślacie co, ale niech będzie rąbek tajemnicy. No to widzimy się przy załadunku. A więc tak, bryka zatankowana. Piotruś dostał Tigerka w nagrodę, bo się dobrze sprawował. I jedziemy po taką ładną, dużą część rzecz. Tak to się nam prezentuje. Była już kiedyś zamówiona. Byliśmy raz, niestety jej nie było. Teraz jedziemy drugi raz, ale już mam nadzieję, że będzie. Była mowa, że wczoraj miała być, także dzisiaj to już powinna być tak na 99%. Dokładnie, także jedziemy sobie, kupimy, będziemy spinać pasami na przyczepce i będziecie widzieć, co my takiego kupiliśmy do naszego złomka. Widzimy się wkrótce. Kupujemy. Nowy nabytek. Na otwartej? Nie, tak weźmiemy. To on będzie chuj bez. No to a co zrobisz, że jak wsadzisz go tak, to tak... To tak samo będzie działo. To powiedzmy, że tu. Tak, mniej więcej na środek. Dobra, wkładamy. Kupiliśmy nowy ślimak do bizona. Czekaj. Poczekaj, to muszę poprawić. Tak, żeby... No właśnie. Wiesz co? Poczekaj, pokaż to, jak to wygląda. Musimy go przekręcić, żeby nie wystawał mi tam bardzo. Przekręcaj go tak i teraz i przesuwaj go, żeby świder nie wadził. Jeszcze go przekręć. O, tak. I teraz go nasuń. Tak go musimy wieść. Tak, trochę za długa ta jest. Tak, żeby bemki nie uszkodzić. Tak jak teraz. Co? Piotruś, ale ty delikatny jesteś. Wiesz, przestawiaj te co to. Tam dalej pod spód już. No. Ta delikatna trochę, nie? To weź tą ze środka. Przestaw na zamień. O. Dobra, trzymaj, ja pasami będę ściągał. Można to. Można to zrobić tak. Ojejku. No to zaraz się tam przestawi. Dobra. No. Tutaj jest ok. Tu tak. I przywiązać przynajmniej. A to przywiążemy do kantówki. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, nie będziemy już więcej nagrywać, także tak się to prezentuje. Jeszcze będzie zabezpieczona tą. Nie, no nie ma tragedii, że tak wystaje, nie gadaj.
Dawniej wystawało, co wystawało? Wytrząsacz chyba też bardziej wystawał. Może nie. Widzimy się w trasie, no. Jak wcześniej widzieliście, byliśmy po ślimak do kombajnu. Rozładowaliśmy go jeszcze z Piotrusiem. Piotruś na drugą zmianę. Tak on się prezentuje w całej okazałości. No, wiecie jak to jest z tymi częściami w dzisiejszych czasach. To już nie jest to samo, co po prostu było, ale miejmy nadzieję, że po prostu będzie to działać. Wszystko na nowych częściach, zrobimy wszystkie te łożyska, powymieniamy nowe palce. Miejmy nadzieję, że po prostu będzie ok. A tu cały czas robota. Jadę aktualnie pryskać wiosenne zboże, mieszankę owsa z jęczmieniem. No i mam jeszcze pojechać tam do kolegi Piotrusia i jeszcze do takiego jednego znajomego pszenicę jarę mu spryskać. Środek to jest Chwastox Trio, 1,5 litra na hektar. Dawkę mamy ustawioną 200 litrów. Zalane też jest około 200 litrów. Nawet ciutkę więcej. I zaraz będziemy ruszać. Ja później coś dogram wam jeszcze z pryskania, jak będę na polu. No dzisiaj cały po prostu dzień coś się dzieje. Jak nie to, to tamto. I tak w kółko, a jeszcze wymieniałem boiler, bo ciekł tutaj w kuchni letniej. A teraz w miarę nawet taka już chłodna pogoda się zrobiła, także trzeba po prostu jechać. Jechać, jak jeszcze nie zatankowana 60, no właśnie, dobra. Jeszcze sobie zatankuję 60, bo przecież braknie, kurde, paliwa. Wyleciał. Tak, będę leciał na skrzydłach, no. Stachu ma skrzydła. Idę po bańkę paliwa, zaleję i później się widzimy. Znajdujemy się teraz u Piotrusia na jęczmieniu, na owsie. Owiec jary. No, pryskamy właśnie. Teraz jechaliśmy na pole, tam miał to robiony wcześniej kawałek, płonka była. No i to się tak to prezentuje. No tutaj nie ma jakiejś rewelacji, bo jest lasa ziemi, 6Z, że tak powiem. Ale jakieś rośliny są. Więc zobaczymy, no po prostu chłopak zasiał, żeby nie zarastało pastami. Teraz to opryskamy. Troszeczkę u nas deszczu spadło, 5 litrów, no tyle co nic, ale zawsze to jednak coś. Zapowiadają jeszcze na piątek jakieś burze, także może jeszcze coś popada. Przydałoby się, bo akurat teraz zboża po zimę nalewają ziarniaka i fajnie by to wyglądało, no. Nie ma tragedii, ale naprawdę to susza jest konkretna. Przez praktycznie maju, no to początek maja, no to spadło sporo deszczu, ale później praktycznie 3 tygodnie bez deszczu aż do wczoraj.
tam już skończyłem właśnie opryskać tam u siebie ten owiec z jęczmieniem, a teraz przeglądam, że tak powiem, pola. No tutaj mam przeżytko, piękne jest, no naprawdę jest. Jest piękne! Co prawda jest w nim żyto, ale na to nie patrzę, bo tak to przeżyto robi tutaj robotę, że mega. No przydałby się jeszcze deszcz, ale jest pięknie, jest pięknie. Po prostu cieszy oko, naprawdę cieszy oko. Nawet tutaj, gdzie jest słabsza ziemia, gdzieś to jakoś udało się. Tutaj w sumie już tu widać, że już delikatnie przysychało. Trochę ten deszcz, który był wczoraj, podratuje sytuację. Ale tam jest łan piękny, równiutkie, skrócone, usztywnione. No mega, zobaczymy jak klonowanie. Dzisiaj mamy, ogólnie mamy środę, tak? Środa jest, jutro jest czwartek, Boże Ciało. Myślę, że po prostu po weekendzie, czyli czyli w poniedziałek zacznę sianokosy. Nie będę jakoś tego dużo robił, bo mam jeszcze stare siano. Jeśli wszystko wyjdzie zgodnie z moim planem, to będę prasował kostki. Ale zobaczymy. Fajnie by było, żeby właśnie zrobić to w kostki, mniej miejsca. Więcej miejsca by zaoszczędził dzięki tym kostkom. No i tak, nie jest jakaś duża ta trawa, w sumie to tak, żeby tylko łąka nie zarosła na kolejne sezony. Bo mam zamiar wrócić do hodowli, ale to prawdopodobnie jesienią. Widzicie, tutaj same figury, a w środku nie ma trawy. Także nie przejmuję się tym, bo jest gdzie dobrać w razie czego siano, także nie ma co płakać. Ja się będę z wami żegnał, myślę, że odcinek taki tu trochę wam się spodoba. Zostawicie komentarze, łapkę w górę i nagrywamy dalej. Trochę się ruszymy z tymi filmikami, bo będzie trochę więcej rzeczy do ogarnięcia, jakichś ciekawszych tematów do nagrywania, także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolniko.pl. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć!